Mistrzostwa Polski w kickboxingu w formule Full Contact, ze mną Piotr Żyjewski. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No, Mistrzostwa Polski są zorganizowane w Szczecinku, w Twoim mieście, w którym się wychowałeś, w którym zaczynałeś swoją przygodę w taekwondo, gdzie również żył Twój przyjaciel Krzysztof Pajewski, dla którego między innymi jest ta impreza tutaj zorganizowana. Jakie towarzyszą Tobie emocje w tym momencie, kiedy go już nie ma, a są te zawody i trochę się może z nim jednoczysz, a no, interesowałoby mnie to, jak się z tym czujesz? Bardzo trudne pytanie, ponieważ z Krzyśkiem od 91 roku, kiedy zakładał tutaj klub w Szczecinku, taekwondo, typowy klub taekwondo, poznaliśmy się tutaj w mieście, zaczęliśmy razem współpracować i od tamtej pory nasza współpraca do tego dnia, który niestety zakończył się śmiercią Krzysztofa w listopadzie 2020 roku. Emocje są bardzo duże. Wchodząc tutaj na salę, patrząc na te banery i te zdjęcie, które jest tutaj jego właśnie, brakuje nam jego, przypomina nam cały czas i on jest wśród nas, cały czas obecny. W tym roku 30-lecie klubu przypadało nam, które żeśmy w tamtym roku już omawiali, jak w tym roku je zrobić, jaką galę zrobić. No niestety będziemy musieli ją zrobić już sami i wspominając tylko naszego trenera, przyjaciela, który przez 30 lat z nami tutaj w tym mieście żył i w całej Polsce robiąc bardzo duże imprezy, fajne zawody, wyjeżdżając za granicę, sławiąc tak naprawdę taekwondo, no i od wielu lat już kickboxing, który żeśmy weszli właśnie tutaj w współpracę z Polskim Związkiem Kickboxingu. A jak oceniasz zawody, poziom sportowy zawodników i zawodniczek? Zawodnicy generalnie widać są bardzo fajnie przygotowani, są po zresztą kolejnych tych mistrzostw teraz praktycznie co tydzień gdzieś się odbywają i widać, że są fajnie przygotowani, aczkolwiek też widać już zmęczenie u nich. I zawodniczki, i zawodnicy, no i dzisiejsza temperatura, tak, no kładzie tutaj wszystko praktycznie. Tak? Każdy najmniejszy cios taki, który gdzieś wchodzi na właśnie wątrobę czy gdzieś na głowę, dusi ich widać i te walki czasowo faktycznie może by się nie skończyły przed czasem, ale niestety pogoda i ten ferwor walki, który obecnie oni przechodzą, czy dwa tygodnie, trzy, już na następnych zawodach są, to widać dzisiaj ten wysiłek. No widać też poziom wytrenowania zawodników, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. No tak, ale to już cała śmietanka kickboxingu, no full kontakcie. Jest generalnie śmietanka właśnie w tego full kontakcie szczególnie, nie? Zawodników, którzy na poziomie ostatnich są po mistrzostwach Europy praktycznie i po kilku właśnie mistrzostwach Polski. I tutaj przyjechali pokazać już ostatni taki swój kunszt, który no nieźle im dzisiaj wychodzi. Dobrze, zaprosimy jeszcze na tą galę, którą będziecie organizować właśnie zawodową w K1, też właściwie pewnie dla Krzysztofa Pajewskiego. Zapraszamy, bo to już organizator Zbyszek Sołtys właśnie o tym wspominał. Nasz przyjaciel kolejny, tak, Zbyszek Sołtys, który klub tutaj obecnie w kickboxingu prowadzi mocno, wszystko przewiduje, my rozmawiamy o tym i myślę, że zapraszamy na gdzieś jakiś obszar października, listopada, gdzie zrobimy na pewno dużą galę imienia Krzysztofa Pajewskiego i poświęconą jemu właśnie, bo to jest 30-lecie naszego klubu KSW Sportu Walki Szczecinek. Zapraszam i bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Dziękuję bardzo.